Na początku baterię podłączono do kondensatora, bateria ładuje kondensator. Po pewnym czasie ustala się na kondensatorze napięcie U, okładki jego są oddalone od siebie o D i wewnątrz panuje natężenie pola elektrycznego E. Piszemy wzór na pojemność kondensatora płaskiego, a następnie porównujemy ją ze wzorem ogólnym będącym definicją pojemności, stosunek ładunku do napięcia. Oba te wzory ma z lewej strony ekranu. Piszemy również wzór na natężenie pola elektrycznego. Jest to stosunek napięcia do odległości okładek od siebie. Ten wzór masz też z lewej strony ekranu. No i baterię odłączono, po tym odsunięto okładki na odległość D1. Ustaliło się inne napięcie U1. Ładunek, pamiętajmy, pozostaje taki sam. Wewnątrz, pomiędzy okładkami, natężenie pola jest E1. Piszemy to samo, podobnie dla kondensatora po rozsunięciu okładek, a więc jego pojemność ε0s przez D1 jest równa z definicji stosunkowi ładunku tego samego co poprzednio do napięcia U1. I natężenie E1 jest równe stosunkowi U1 do D1. Spójrzmy teraz na te dwa równania ujęte w klamrę. Jeśli podzielimy stronami, zobacz, jak wiele się uprości. ε0s z lewej strony i Q z prawej. Co zostanie? Z lewej zostaje D1 dzielone przez D, a z prawej U1 do U. Wyznaczamy z tego stosunki U do D i U1 do D1. One są sobie równe, ale popatrz, U do D to E, a U1 do D1 to E1. Zatem w tym miejscu możemy napisać równość. Znaczy to, że natężenie pola pozostało bez zmian, nie zmieniło się. Podstawiamy dane, znajdujemy jego wartość.